tym tygodniu zostałam potrącona przez samochód. Przejeżdżałam rowerem na zielonym. Pan stał na pasie do skrętu w lewo, a że to był taksówkarz. I dostał akurat kurs, że potrzebował skręcić w prawo, więc chciał szybko przed pieszymi zdążyć i zjechać, jakby wiecie. I wjechał prosto we mnie. On w ogóle, odpadł mu jakieś tam plastiki z tego samochodu, lampa mu wyleciała, a ja mam siniaka. Rozumiecie to? Mam siniaka. I poza tym nic mi się nie stało. Wiecie, można powiedzieć, a tak, przecież to było możliwe. Tak, zgadzam się z tym, że to było możliwe, ale było też milion innych opcji, że mogłam sobie rozbić głowę, mogłam mu rozbić szybę, bo ja mu wleciałam na maskę, rozumiecie? Mogło się stać dużo rzeczy. Kiedy w ogóle się to wydarzyło, od razu za mną małżeństwo przychodziło na pasach i podeszła do mnie pani, zaczęła oglądać moją nogę, mówi, bo ja jestem lekarzem. Myślę, że ona jako lekarz wiedziała, co mogło mi się wydarzyć. I wiecie co, z 5 minut zajęło mi przekonywanie jej, że mi naprawdę nic nie jest, że ona może pójść. Bo ona nie mogła w to uwierzyć, po prostu stała przy mnie, oglądała mnie, patrzyła mi na tą nogę i nie wiedziała, co ma zrobić. Ja mówię, proszę pani, ale mi naprawdę nic nie jest. 6 lat temu poznałam Jezusa, więc mi się nie może nic stać. Amen.